Szok i przywódca Chin spotkał się z Putinem. Co to oznacza dla Europy, dla Polski, dla świata? No na pewno jest to bardzo niebezpieczna i ciekawa sytuacja, bo praktycznie jest to gest poparcia Chin dla Rosji. Co ciekawe, e, za, e, przywódca Chin zaraz to zrobił po tym, jak został wybrany na trzecią kadencję. E, no właśnie, dzisiaj na temat całej tej sytuacji, czy to nie doprowadzi do wojny Rosja-Chiny kontra reszta świata, Rosja-Chiny kontra NATO, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na krzywce dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. Lajkujcie like go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania przywódcy Chin. Wybaczcie, ja nie będę sobie łamał języka, tak, tam, jak on po prostu nazywa się ten przywódca, e, więc będę mówił po prostu w skrócie przywódca Chin, e, który spotkał właśnie się osobiście z Putinem w Moskwie. Oczywiście też po prostu zostało to przedstawione, jeśli chodzi o media, no i teraz pytanie też jest takie, tak? Czy na przykład Putin nie wykorzystuje to propagandowo specjalnie po prostu to puścił w świat, żeby cały świat widział, że Rosja ma poparcie Chin? Z drugiej strony, czy przywódca Chin dałby się w ten sposób wykorzystać, tak? Przecież, przecież dobrze wie, że to po prostu taka wizyta mógłby wysłać jakiegoś swojego przedstawiciela. Sam się powatygował, sam się osobiście spotkał z Putinem. Poza tym nazwał nawet Putina to jest swoim przyjacielem. No, muszę powiedzieć, że to jest bardzo nieciekawa sytuacja. Nawet to powiedziałbym w ten sposób bardzo przykre, tak naprawdę, dla świata. I to będzie mieć konsekwencje dla, dla każdego z nas, tak? No, bo y, też jest ciekawa, też bierność praktycznie wielu państw na świecie. Y, tak, te państwa dzisiaj krytykują Rosję i słusznie, bo wszyscy potępiamy tutaj Rosję. To, co robi Rosja, jest złe, niedobre, haniebne. To, co robi praktycznie Putin, y, ja potępiam. Tej e, wojnę, tak, to co robi Rosja, Ukraina powinna być niezależna, niepodległa, musi się bronić, musi bronić swojej suwerenności. Natomiast no tak jak powiedziałem, to jest coś ciekawe, że przywódca Chin pojawił się z tą wizytą w Rosji zaraz po tym, jak został wybrany na trzecią kadencję. E, tak, czyli po prostu wcześniej, chociaż no pytanie, czy rzeczywiście, po prostu miał problemy, tak, jeśli chodzi o wybór na trzecią kadencję, no ale bardzo to takie symptomatyczne, że wcześniej nie pojawił się z tą wizytą na Kremlu, Mówi o współpracy. Tylko to, to też jest, jestem ciekawy takiej innej sytuacji, bo ta sytuacja jakby to jest jasny sygnał dla świata, dla, dla Zachodu, ale z drugiej strony, Chińczycy przecież prowadzą interesy z każdym na świecie dzisiaj, tak? Jeśli chodzi o produkcję. Przecież taka sytuacja powoduje, że coraz więcej rynków będzie się wycofywać. No, prosta sprawa, no nie wiem, jest jakaś firma, która produkuje odzież we Włoszech, na przykład. No to oni zobaczą, że Chiny popierają tutaj Rosję i powiedzą, oho, no, trzeba już się wycofywać, jeśli chodzi o. Fabryki w Chinach, trzeba przenosić produkcję do Europy, to no już pomijając sytuację wcześniejszą, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, tak? No bo e, może okazać się, że Unia Europejska nałoży jakieś po prostu tutaj embargo, jakieś dodatkowe podatki i tak dalej. Czyli Chińczycy też de, będą po prostu stratni, tak? E, wiadomo, że Rosja szuka sojuszników, Rosja też po prostu chce tutaj współpracy gospodarczej i raczej wątpię, żeby Chiny poparły militarnie Rosję. Tak, Chiny bardziej będą po prostu prowadzić interesy, sprzedawać sprzęt wojskowy Rosji niż to, że nagle Chiny po prostu staną. Tak, jakby będzie, nie wiem, wojsko mieszane, wojsko rosyjsko-chińskie, chociaż kto wie, być może taka byłaby sytuacja, ale Chiny są w stanie oczywiście dokonać podboju całego świata same, nie muszą po prostu tutaj tak tego robić, jakby z Rosją. Natomiast, no, oczywiście, to jest jakby kluczowa sprawa i też taka obłuda, która się pojawia w mediach. Przywódca chiński, który spotyka się na Kremlu z Putinem, a potem ma po prostu rozmawiać z przywódcą Ukrainy. To znaczy, że co po prostu? Po prostu przywódca chiński pojechał na Krem e, forsować praktycznie kwestie Ukrainy i popierać jej niepodległość, i tak dalej, gdzie nazywa Putina swoim przyjacielem, e, czy może odwrotnie, tak? Pojechał po prostu tak e, m, usłyszeć, co ma Putin na temat, do powiedzenia na temat Ukrainy, dalszej po prostu prowadzenia tych działań militarnych, i tak dalej, i to potem chce na przykład przekazać Ukrainie, czy oszczędz w jakiś sposób przed jeszcze większą intensywnością, na przykład, tak? jeśli chodzi o działania militarne. Tak czy owak, no jest to niekorzystne, i tu już się powinno. Zapalać mega czerwona lampka, jeśli chodzi o przywódców europejskich, i też przede wszystkim, w kontekście współpracy gospodarczej, ekonomicznej, jeśli chodzi o Chiny. Że to może być po prostu utrudnione, tak? To tak samo jak wybuchła wojna Rosja kontra Ukraina, czy Rosja zaatakowała Ukrainę, no to Niemcy to jeszcze, tak? Jeszcze po prostu chcieli gaz kupować, Nord Stream. E, pamiętam, już by pierwsze dni to no, oni się zastanawiali, no, być może się tutaj zmieni po prostu optyka tej Rosji i tak dalej. No wiadomo, dzisiaj, że całkowicie Europa, tak, w, większo w większości przypadków wycofała się z współpracy gospodarczej, chociaż niektóre państwa dalej współpracują. Niektóre państwa są w 90 Procentowo skazane na ten gaz Rosji. Natomiast dzisiaj już po prostu powinna się zapalać automatycznie lampka zielona, czerwona w, w jeśli chodzi o przywódców europejskich, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, ekonomiczną. To też ma wymierne po prostu znaczenie dla nas, bo jeżeli te firmy będą się z rynku chińskiego, no to po prostu będziemy więcej płacić za produkty, tak. Już nie będą po prostu produkty made in China, tylko będą po prostu made in UA, tak, czy EU, tak, Unia Europejska i będą, okaże się, że będą po prostu nadrosza więc zapłacimy za nie więcej. Więcej. To też jest ciekawe w kontekście przepowiedni, który przedstawiałem Jasnowidze Jackowskiego, gdzie on mówił, że prowadzona jest wojna gospodarcza Rosja, Chiny, kontra reszta świata, kontra Zachód, tak? Ja też po prostu, bo to, 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 to akurat to widać rzeczywiście to, to teraz z gołym okiem, tak? Jeszcze te słowa, które tam padły podczas tego spotkania, że oni chcą tworzyć nowy. Porządek światowy, no wprost to praktycznie naz nazywają, nie, ale no, oczywiście oni używają tu ok okrągłych słów, tak, a do no, podział upów, jeśli chodzi o świat, tak, i od razu po prostu powinny być takie, pa paść takie z praktycznie sformułowania. Nie wiem tylko po co tak naprawdę Chińczykom to jest, tak? Czy o, Chińczycy chcą w ten sposób zestabilizować sytuację, jeśli chodzi o Zachód, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o, nie wiem, resztę krajów? Czy po prostu Chińczycy praktycznie tutaj jakby liczą, że nie wiem, Rosja po prostu będzie gigantycznym rynkiem zbytu, że gigantyczne zakupy, i dlatego pojawia się przy, przywódca tak? chiński, spotyka się z Putinem, no, ale też nazywanie tutaj po prostu tak, że przywódca chiński, nazywa tutaj Putina przyjacielem, no to po prostu źle dzisiaj wygląda, na, jeśli chodzi o społeczność międzynarodową. Ciekawe też, że tak powiedziałem, postawa tutaj przywódców europejskich, światowych, którzy wszyscy głowę w piasek praktycznie schowali, Putina krytykują, no i słusznie, ale już przywódcy chińskiego, który nazywa Putina przyjacielem, który się z nim osobiście, to już tego nikt nie komentuje, nikt nie krytykuje. Ja takiej wypowiedzi nie słyszałem nigdzie, jeśli chodzi o przywódców politycznych, gdzie powinna być jasna po prostu krytyka tego, tak? No bo co? No bo Chińczycy w garści mają gospodarki poszczególnych państw poprzez produkcję, tak? Chiny to jest jedna wielka fabryka światowa. No i teraz nawet, jeżeli te gospodarki powiedzą po prostu a, to nie, przejdziemy na samowystarczalność, no to, ale to nie jest takie proste, tak? No więc, tak jak wcześniej świat uzależnił się, czy Europa uzależniła się od dostaw gazu, tak teraz świat uzależnił się jeśli chodzi o dostawy z Chin produktów, może dostawy to źle, ale współpracę gospodarczą, no i okaże się, że jak po prostu będzie jakaś sytuacja, tak, jakiś konflikt globalny, wtedy może być potężny problem, jeśli chodzi o produkcję, tak, to było w przypadku tych chipów, tak, do samochodów. Także, no, nieciekawa tak naprawdę sytuacja, ja, jasny sygnał, jasna praktycznie deklaracja, nie wydaje mi się, żeby to była szopka ze strony Putina, bo takie deklaracje, które padają ze strony właśnie przywódcy chińskiego, mówią same o sobie. Wcześniej, jak była sytuacja, gdzie Biden był w Europie, był w Warszawie i w Kijowie, to po prostu w tym samym czasie była wizyta ministra spraw zagranicznych e, Chin w Moskwie który jeszcze tam po prostu mówił głośno, że Stany Zjednoczone nie będą mówiły z kim, po prostu Chiny mogą utrzymywać kontakt z kim nie, a teraz praktycznie jawna wizyta przywódcy chińskiego, tak, no więc widzimy jak ten, jak te, 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 te po prostu karty na świecie się układają, te karty praktycznie polityczne, no to na pewno jest niekorzystna sytuacja, bo no tutaj to na pewno po prostu jest tutaj może być nawet sytuacja dotycząca konfliktu globalnego tak nie tylko konflikt Rosja kontra Ukraina ale Rosja kontra na przykład NATO czy reszta świata tak Rosja mająca poparcie Chin mniejszy, czy też większe aczkolwiek nie wydaje mi się żeby ale może się mylę, żeby Chiny nagle po prostu przystąpiły do działań ofensywnych gdyby na przykład Rosja brakowałoby jej siły czy po prostu tak bardziej to jest Praca gospodarcza, ale wydaje mi się, że oni też po prostu w ten sposób tracą. No bo wiadomo, że te ręki zaczną się wycofywać po nie, nie od razu z dnia, z dnia na dzień, ale z rynku chińskiego, tak? No bo jeżeli po prostu Chiny sprzyjają tej Rosji, no to nic dobrego nie wróży na przyszłość. No to jest oczywista sprawa. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Wcześniej oczywiście, tak, no, Chiny tam odcinały się, jeśli chodzi o tą wojnę dotyczącą Ukrainy, ale brakowało takiego znacznego potępienia ze strony Chin, że Chiny potępiają to, co robi Rosja. Było to bardzo delikatne, a przecież tutaj ta dyplomacja chińska, no, nie, nie mówię, że od razu przywódca chiński by przekonał Putina i Putin by się wycofał, jeśli chodzi o Ukrainę, ale mógłby to być istotny, tak naprawdę, nacisk, tak, na Putin, no, a teraz, no to widać, że to, to jak, jeżeli mówisz, że jest przyjacielem i chcą praktycznie tworzyć nowy po prostu porządek światowy, New world Order, tak. No to już tym bardziej, po prostu to wszystko wygląda bardzo, ale to bardzo źle, tak. I to, co może być w najbliższych miesiącach, może być właśnie pokosem tej współpracy, tego spotkania. No nie, ciekawie. Nie jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, stawcie subacze, macie.